Witamy w kolejnym programie Smacznego. Jest z nami znowu mistrz Darek, który właściwie co nam dzisiaj chcesz nam pokazać? No, dziś będę pokazywał, jak się sporządza lasagne. Sporządza się to z przygotowanych tu płatów makaronowych. Przygotowałem farsz, później powiem, jak się go sporządza. Ser żółty. I jako przystaweczkę damy ogórka konserwowego. I tu mam przygotowaną jeszcze przygotowany sos karatiera. A mam jeszcze jedno pytanie. Lasagna, co to jest właściwie? Lasagna jest to włoska potrawa na gorąco. Tak, powiedz nam, od czego zaczynamy? No mamy przygotowane tutaj płaty makaronowe. Nie, bo ja myślałem wcześniej, że to jest jakiś ser. Co to jest? Co to są za płaty makaronowe? Gdzie je można dostać? Czy to trzeba samemu przyrządzić? Nie, płaty są... można oczywiście samemu przyrządzić, ale... To po co się bawić oczywiście? Są w każdym sklepie prawdopodobnie, w spożywczym, w suszone. A faktycznie, widziałem, ale są różnego koloru też, zielone czy... Nie widziałem. Nie, aha, przepraszam, ja widziałem to we Włoszech. Tam można to dostać, faktycznie. No to jedziemy. No to zaczynamy. Płaty są już ugotowane. No, pierwsza warstwa jest składzona tutaj na początku, na samym dnie, na samym schodzie, tak? Są one już ugotowane, bo w paczkach są suszone. Aha, wpierw je trzeba zagotować? Tak, trzeba je pogotować. Trzeba bardzo delikatnie je gotować, bo potrafią się rozwalać. Aha, i trzeba tą wodę, w której się gotuje te płaty, trzeba ją posolić, czy jakieś... Tak, lekko osolona woda i trochę oleju dobrze jest dać. A żeby się nie kleiło, tak? Tak. Aha. No to... I na to nakładamy specjalny farsz do lasagne. Farsz do lasagne. To widzę, że to jest mięso. To, czy to jest wieprzowe, wołowina? Jest to wołowina. Jest to wołowina zmielona na bardzo drobnym sicie z dodatkiem warzyw. Marchew, seler, pietruszka. Również drobno posiekanych. A jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie jakoś jeszcze inaczej przyrządzić, tak? To na przykład inne warzywa dodać. Tak, jeżeli ktoś na przykład nie lubi selera, to nie musi dawać. Głównym składnikiem tego jest mięso. Może sobie zrobić na przykład na słodko, słodko-kwaśno, na pikantno, tak? To tak, ten farsz, który przygotowałem, jest pikantny i odrobinę słodkawy. Dlatego, że później to polejemy kwaskowatym sosem. No ale proszę nie przesadzać z pikantnością, żeby można było później ją zjeść. Tak. Następnie na farsz nakładamy ser żółty, zmielony. Jest to ser mozzarella. On się bardzo ładnie topi w piekarniku. Też jest u nas dostępny, tak? Tak, oczywiście. U nas teraz jest wszystko dostępne. No to fajnie. I robimy taki przekładaniec. Mamy to świadomość, że możemy sobie sami to przyrządzić ze wszystkimi oryginalnymi składnikami, tak? Tak. Także wszystkie te składniki są dostępne w sklepach. Następnie znowu farsz. A, wchodzimy na następną warstwę, tak? Tak. I znów odrobina sera żółtego. A, po prostu farsz i ser. Tak. Co warstwa to samo, tak? Tak. No. Na razie wygląda to dosyć dziwnie, no ale zobaczymy później, jaki będzie efekt. Zapewniam, że będzie to bardzo smaczne. I znów płat. Z rąk mistrza Darka wszystko wychodzi smaczne. Sam próbowałem. Nie przesadzajmy. O, już mamy tutaj trzy warstwy. Tak. A właściwie lasagna z ilu warstw się składa? Z czterech. Trzy warstwy. Trzy warstwy tego farszu z serem i ostatnia warstwa płat. Czy to konkretnie musi składać się z trzech warstw, czy może być z pięciu albo sześciu? Oczywiście, albo z dwóch. To zależy wszystko od pojemności żołądka. Przekrajamy. Przekładamy na talerzyk. Dziękuję.
kwiatarce. I to jeszcze posypujemy serem. Tak, może ten talerzyk tutaj położymy, żeby było widać ładnie, co i jak robimy. Dziękuję ci bardzo. I tak wygląda gotowa lasagna. Znaczy już się można jeść? Czy nie, oczywiście nie. Tą lasagnę... Także raczej nie próbować zjadać ją od razu, w ten sposób, jak nie, 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 tak? Nie, nie. Można, uwaga, można rozsłonić sobie żołądek, tak? Tak. Mieć sensację później. Tak. Tą lasagnę należy włożyć teraz do piekarnika. A już. Już taka, jak jest teraz, tak? Tak, jak jest. Oczywiście bez talerza. Talerza. Masz blaszkę nasmarowaną na kokosie, żeby nie przybierało. Jaką trzeba uzyskać temperaturę w piekarniku, żeby mniej więcej dosyć szybko ją... Około 200-220 stopni. Tak, i wtedy piec... Czy jakoś kilka minut, około 5 minut. I trzeba ją sprawdzać wtedy w piekarniku, czy jest dobrze przyrządzona? No raczej nie. Znaczy, chodzi tylko o podgrzanie i rozpuszczenie się sera. Dlatego, że fajnie jest... Chcę dla telewizorów zaznaczyć, jak ona powinna wyglądać już w piekarniku, jeżeli już jest gotowa. Ser powinien być lekko spieczony. A w ten sposób. I to już jest... Wtedy wyjmujemy z piekarnika i dodajemy jakieś dekoracyjne elementy, tak? Tak. I już mamy gotowe lasagne. Teraz powiedz nam, Darku, jakie następne elementy tutaj mamy do zrobienia? Teraz już tylko... Bo całkowicie przygotowane do spożycia. No teraz już tylko zrobimy małą dekorację, przystaweczkę małą. O, może no, szybciutko. Umytej. Raz. Tak, to ci pomogę tutaj. Nie, może, a może to powiem właśnie, żeby jakieś listki. Może jakieś ładniejsze weźmiemy. O. Ładnie sałatkę. Ogórek konserwowy. Z tego bardzo pasuje. Kroimy wzdłuż. Tak. Czyli aha, na tegoś posłosie. Oczywiście to pewna sprawa, jak to sobie ułoży. Znaczy dodatki. Tak. Może być marchew, albo jakieś inne warzywa, które by bardziej... Tak, jakaś sałatka może być, oczywiście. Czy dekorujemy jakąś papryczką. Może przygotowałem, żeby kolorowo wyglądało ładnie. Cebulkę. Pokryjona w plastry. Tak. Może być w kosteczkę też. I pietruszka. Dekorację już mamy gotową. Lasagna jest upieczona, gorąca. Przerzucamy lasagnę. Przekładamy tutaj. Na talerzyk. I już jest prawie, że gotowe. Teraz wystarczy tylko polać sosem. A co to jest za sos właściwie? Bo tak jestem tym zaintrygowany, czy to jest jakiś zwykły ketchup, czy nie. Sam to przyrządzałeś w jakiś sposób? Są to sparzone pomidory, obrane ze skórki i zmiksowane. To trzeba zagotować i przyprawić. Zmiksowane na takim robocie kuchennym? Tak, zwykłym takim robotem kuchennym. A i przyprawione? To przyprawione. Znaczy, sól, pieprz? Sól, pieprz i na słodko bardzo. Na słodko może być na przykład dodać tabasco? Można, oczywiście, może być ostre. Aha. I to już jest praktycznie gotowe danie. No. Także widzimy, że lasagna, jak wygląda, tak wygląda, jest... Miło to wygląda, naprawdę, aż... Tak, ciekawe mi ślinka. Cieknie mi ślinka. No. Także zapraszamy wszystkich do przyrządzania. Jeżeli ktoś sobie zapisał wszystkie te produkty i dodatki i jak to się robi, taką lasagnę, można sobie spokojnie w domu zrobić. Ewentualnie, jak nie ma czasu, to przyjść tutaj. Tak, zapraszam oczywiście. Dziękuję ci, Darku, naprawdę. Mistrz Darek, dziękujemy ci bardzo jeszcze raz, że znalazłeś chwilę czasu i pomogłeś nam pokazać to wszystko i parę swoich tajemnic. Dziękuję, zapraszam. Lasagna. Pyka. Ciao.